Ostatni dział, słynni Polacy. No musimy powiedzieć o tych nazwiskach sławiących nasz kraj. Anglicy z nie tylko Anglicy, ale wiele osób, które pyta się o słynnych Polaków, wręcz z otwartą buzią jest w szoku, że Chopin na przykład jest Polakiem, że Maria Skłodowska kiedyś była Polką i tak dalej. Więc bardzo dużo jest różnych praktycznych tutaj informacji do przekazania obcokrajowcom. Słynni Polacy po angielsku famous Poles. Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska, Curie. Nie będę nazwisk czytał, tylko po kolei zawody ich. Od początku, od góry do dołu, a wy powtarzacie za mną. Scientist. Musician. Pianist. Army leaders, czyli wojskowi, liderzy armii. Politician who ended communism. Polityk, który jakby zakończył symbolicznie komunizm. Politician who ended communism. Papież. The Pope. The Pope. Malarz. Wielki malarz. Great painter. Filozof. Philosopher. Polska literatura. Polish literature. Poeci. Poets. Pisarze. Writers. Słynni polscy reżyserzy. Many world famous Polish movie directors. Movie directors w Wielkiej Brytanii. Film directors. Amerykański, angielski. Movie directors. Angielski, brytyjski. Film directors. Academy Award winner, czyli zwycięzca Oscara. Roman Polański. Academy Award winner. Academy Award właściwie. Po amerykańsku. Ok, i macie tutaj quiz. Proszę bardzo. Z tego, co zapamiętaliście, daję wam kilka sekund, a później jest odpowiedź. Mikołaj Kopernik i Skłodowska Curie. Kim byli? Scientists. Fryderyk Chopin. Musician. Pianist. Tadeusz Kościuszko i Piłsudski. Army leaders. Albo po prostu leaders, liderzy. Lech Wałęsa. Czyli po angielsku Lech Wałęsa. Politician who ended communism. Pope, no to tak już tu napisałem, Pope John Paul II, czyli Karol Wojtyła, czyli Pope, the Pope, papież, tak? Jan Matejko. Great painter. Mickiewicz, Bruce. Słowacki, Sienkiewicz, pisarze. Polish literature. Poets and writers, czyli ogólnie writers. Roman Polański, Wajda, reżyserowie. Movie directors, film directors. Tym samym dobrnęliśmy do końca. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Niestety właśnie ze względu na dużą liczbę uczestników nie mogę was się zapytać o opinię, nie możemy porozmawiać niestety, ponieważ nie chcę, żeby ktoś się czuł pokrzywdzony i żeby szybko się to odbyło, bo to nie o to chodzi. Jeżeli macie jakieś komentarze, pytania lub sugestie dotyczące faktów historycznych czy jakichkolwiek faktów, bo tutaj ja nie jestem specjalistą od pewnych informacji, więc nie ukrywam, że możliwe, że popełniłem pewien jakieś tam błędy, tak, w faktach, proszę piszcie do mnie.
Tak jak powiedziałem, jeżeli Wam się podobał webinar, polecajcie go innym, wysyłajcie link, który ja prześlę, bo to będzie na YouTubie, prześlę link niedługo do Was i polecajcie swoim znajomym, rodzinie. No i cóż, no i życzę Wam, żebyście jak najszybciej wprowadzili tą dzisiejszą wiedzę zdobytą w praktykę, czyli jeżeli jedziecie na wakacje, macie jakichś znajomych, obcokrajowców, już macie ułożony schemat, o czym mówić i o czym poruszać, jakie tematy poruszać, rozmawiając z obcokrajowcami, dlatego że nawet jeżeli nie będę mówił cały czas o swoim państwie, czyli o Polsce, to będę wiedział, o co się go zapytać. Zapytam się go o ekonomię, zapytam się go o historię, zapytam się go o dziwne zwyczaje i zawsze powiem, bo u nas to jest tak, że bla, 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 a u was jak jest? No jest niesamowita rozmowa, jest to bardzo, bardzo ciekawe. Zachęcam was do tego i mam nadzieję, że będziecie na przyszłych webinarach, będziecie informowani o nich, jeszcze wiele przed nami ciekawych spotkań. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam serdecznie.